Witam na kanale hobbyroom.pl. Dzisiaj zawitamy do roku 2018. A to wszystko za pomocą zestawu 10260 z serii już tak naprawdę nieistniejącej Creator Expert. Teraz ona nazywa się Icons. Mamy tutaj modular składający się z 2480 klocków. Jego tytuł to Bistro w Śródmieściu, tak zwany Diner. Jest to modular, czyli budynek składający się raz, dwa, trzech pięter, które bardzo łatwo się od siebie odczepiają. Na parterze mamy restaurację w stylu amerykańskim. Do tego mamy stanowisko do treningu dla boksera, a na samej górze mamy studio nagrań muzycznych. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć figurek. Są to klasyczne figurki z żółtymi buźkami. Mamy bardzo fajny retro samochód. I moim zdaniem budynek wygląda rewelacyjnie. Jest to wielki zestaw. W mojej kolekcji jest od dawna. No i tak naprawdę od dawna jest zbudowany. Ale chciałem go Wam pokazać, ponieważ jest dla mnie sentymentalny. Nie będziemy go obracać na obracarce. Modulary wzorowały się tym, że u góry mieliśmy rozpiskę klocków. Trochę jak teraz w zestawach 4+. Z tyłu mamy połączenie naszego nowego modulara Bistro z wcześniejszymi modularami z poprzednich lat. Do tego mamy obrazki, na których możemy przyjrzeć się scenkom, które możemy sobie ułożyć w naszej konstrukcji. Modulary łączyły się za pomocą pinów. Mamy ładnie rozrysowane wszystkie piętra. Coś więcej? O, jeszcze możemy się przyjrzeć figureczkom i ciekawszym obiektom. Modulary to jest bardzo popularna seria w LEGO. Dużo osób, jak już kupi jednego, drugiego, to wpada w szaleństwo i chciałoby kupić wszystkie. A te stare modulary naprawdę poszalały z cenami. Chociaż aktualnie wychodzące modulary też kosztują niemało, bo tak około 1000 zł. Nie ma co tym gadać. Wrzućmy go na obracarkę i zaraz przyjrzymy się piętro po piętrze. Ten zestaw jest naprawdę godny uwagi. I w końcu to jest 2480 klocków, więc było co budować. I oto zbudowana konstrukcja w całej swojej okazałości. W naszym przypadku jest ona z wymienionym plate'em spodnim, czyli na innym spodzie, ale to opowiem troszkę w innym filmiku. Teraz przyjrzymy się całemu budynkowi po kolei, ale zobaczmy, jak wygląda całokształt. Mamy parter, gdzie mamy restaurację. Wiem, powtarzam się. Później mamy pierwsze piętro, na którym mamy miejsce do ćwiczeń. I trzecie miejsce, gdzie mamy w tym momencie salę nagraniową. Do tego mamy spokautko. No i te nasze figureczki. Cała konstrukcja wygląda bardzo ładnie i fajnie pasuje do innych modularów. A teraz zaczynamy przeglądać pomieszczenia po kolei. Może jeszcze tak na szybki rzut okiem, o co chodzi z modularami? Bardzo szybko. Pach. Jeden. Dwa. I jak to szło? I trzy. I modular rozłożony. Teraz przeglądamy pomieszczenia i co się w nich dzieje. Na początek idzie najwyższe piętro i zobaczmy, co w nim się dzieje. Mamy sprzęt do nagrań, pomieszczenie do nagrań, gdzie nas tutaj muzyk wymiata na gitarze przed staroświeckim mikrofonem. Mamy barek, dwa kubeczki oraz jakaś szafeczka i buteleczka. Mamy fajny tutaj, się uda lekko zbliżyć, plakacik, pewnie złota płyta, kolejna płyta oraz miejsce, tak nazwijmy, na poczekalnia,
żeby można było się ogarnąć i poczekać na swoją kolej. Z zewnątrz mamy okienko, niewielki balkonik oraz bardzo fajne, duże szyby. Sorry. Z tyłu mamy wyjście na dach oraz wyjście na schodów awaryjnych. Wszystko się przeczyta. Takim oto daszkiem. Teraz się też przyjrzymy. Schody są fajnie wykończone. Mamy taką wielką konstrukcję oraz otwierany takie miejsce, może być jako schładzanie i taki daszek przeszklony. Oto nasze najwyższe piętro i zaraz schodzimy niżej. Oto kolejne piętro, czyli mamy przedłużenie naszego fajnego okna, chyba klimę. Wiadomo, jak ludzie się pocą i ćwiczą, to przyda się. I bardzo fajne takie skrętne schody. Co od góry? Po pierwsze, zaraz przy wejściu mamy zbiornik z piciem, żeby nalać sobie wody. Mamy wielką sztangę do podnoszenia, można zrobić klatę. Sztanga jest zdejmowana i ławeczkę. Po drugiej stronie całej sali mamy ciężarki na fajnym stojaczku, z którego można spokojnie sobie zdjąć je. Oczywiście w każdej siłowni mamy zegar, żeby widzieć, o który trzeba wyjść. No i można też patrzeć, ile trwa dana runda. Mamy worek do ćwiczeń, który się nam fajnie buja, więc nasz bokser może w niego spokojnie uderzać. No oraz mamy niewielki ring, na której zawodnicy mogą się zmierzyć. Do tej scenki mamy przygotowane dwie postacie, w tym jest tutaj bokser i pani sportowiec w dresie. Fajnym elementem jest przedłużenie rynny między oboma piętrami. Zaraz zobaczymy, co się dzieje na parterze. Na samym dole mamy diner. Na jego górze mamy piękne logo restauracji. I od tej nazwy pochodzi, no, taka potoczna nazwa tego zestawu. Na dole mamy skrzynkę pocztową, parkomet, taki w stylu amerykańskim, kwiatki oraz latarnię białą. Tak sobie wszystko widzimy. Tutaj mamy stury do montowania zestawów między sobą. Z tyłu mamy takie dosyć nieciekawe zaplecze, ale mamy jakieś pudełko na kartony oraz śmietnik. Tutaj wszystko są niewykończone jeszcze schodkami, ale creme de la creme to jest, co dzieje się w środku. Będzie dosyć ciężko to pokazać, ale spróbujemy. Lekko wracamy. Nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Sprawdźmy, co mamy w środku. Pierwszy mamy kucharza i wielkiego grilla. Z stanowiskami. Mamy patelnię oraz tasak, sprzęt do kawy, sprzęt do jakichś słodkich napojów. Po boku mamy, oczywiście jak w nieamerykańskiej knajpie, to szafę grającą. Po boku mamy fajnie usytuowane stanowiska. Na ścianie mamy gwiazdy, które są w klimacie gwiazd na uliczce, gdzie mogą być przykładowo zdjęcia słynnych osób, które odwiedziły tą knajpę. Przy samym barze mamy hokery oraz pojemnik z gumami lub ze słodyczami. Jest to restauracja na wrotkach, więc nasza kelnerka jeździ na wrotkach, więc musi być bardzo zwrotna. A z przodu mamy oklejone drzwi i kolejną postać. Więc sam budynek wygląda bardzo fajnie. Do tego mamy ciekawe autko. Różowiutkie. Bardzo mi się ono podoba. Ma otwierane drzwi. Miejsce na dwóch pasażerów. Skrzynię bagażową, hamulec ręczny oraz kierownicę. Maska i bagażnik nie są otwierane.
w tym samym klimacie. Później powstał także mały ID-asik. Jest podobny troszkę samochodzik w kolorze niebieskim. Samochód się prezentuje bardzo fajnie. Na koniec przyjrzymy się postacią, więc mamy gościa z gitarą, z tą muzyk, prawdopodobnie to jest jego samochód. Mam bardzo fajną marynarę, dużą koszulę i delikatny nadruczek z tyłu. Fryzura na Elvisa, mamy dwie minki, druga przypomina taką trochę śpiewającą, idealnie pasującą wtedy jak szaleje i próbuje nagrać nową płytę. Później mamy panią sportowiec, bardzo zmęczoną w zielonym dresie lub ucieszoną po dobrym treningu. Z nią może trenować nasz bokser. Jest to gość w krótkich spodenkach z gołą klatą, bardzo fajnymi rączkami w formie rękawic i bez drugiego wyrazu twarzy, ale ma bardzo fajne wąsy. Dalej idąc mam panią kelnerkę w takim trochę morskim klimacie w paseczki niebieskie i chustkę zawiązaną pod szyją. Także jedna buźka. Wygląda bardzo fajnie. Mamy także takiego przechodnia. Panią tak ubraną i trochę niezadowoloną. Z jednej strony może to być jakaś, nie wiem, osoba prowadząca ten studio nagrań, że coś się nie udało. I ostatnią postacią jest właściciel albo kucharz w naszym dinerze, czyli kucharz, jedna strona, tylko buźka, fajna czapeczka i bardzo pasujący gość do tego całego klimatu. Wiem, że diner to teraz zestaw trudny do rwania, ale u mnie już trochę leży w kolekcji, no i chciałem się troszkę nim podzielić. Jest to bardzo ciekawy zestaw. Jest to pierwszy mój tak naprawdę modular, od niego się zaczęło. Mam w kolekcji jeszcze dwa albo trzy, ale naprawdę żaden z nich nie zbudowany. Ten u mnie stoi zbudowany z 2-3 lata. Jestem z niego bardzo zadowolony. Jego konstrukcja jest bardzo fajna. Do końca może nie pasuje do postawienia go koło innych budynków, ponieważ tutaj ma element otwarty, tylko ta strona jest taka pusta i do niej się ładniej przyłączy jakiś inny nowy budyneczek. Celolinera, fajne 3 piętra, w każdym co się dzieje, do tego jest samochodzik, więc to jest taka pełna, fajna konstrukcja i figureczki są naprawdę rewelacyjne, idealnie odwzorowują akcję z tego budynku. A czemu przyszedłem teraz do dinera? Bo chciałem go spróbować zelektryzować i zamontować oświetlenie, ale to już w innym filmiku. Dzięki za oglądanie, miłego budowania, na razie! Thank you.